Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Najwyżej oceniona została przez komisję oferta konsorcjum z liderem Mostostal Warszawa opiewająca na blisko 404 miliony złotych. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej. Obwodnica Opatowa o długości około 12 km będzie realizowana w systemie projektuj i buduj w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Obwodnica Opatowa będzie drogą dwujezdniową, będzie omijała Opatów po południowo-zachodniej stronie. Fragment drogi 74 będzie trasą ekspresową. Odcinek drogi nr 9 będzie drogą główną o ruchu przyspieszonym, ale również drogą dwujezdniową. W ramach tej inwestycji planowane jest wybudowanie m.in. dwóch węzłów drogowych i dwóch rond. Na skrzyżowaniach zarówno aktualnych przebiegów drogi nr 9 i drogi 74, jak i nowych przebiegów drogi nr 9 i S74. Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Budowa obwodnicy Opatowa ma odciążyć miasto od ruchu tranzytowego, a tym samym poprawi jakość życia mieszkańców. To cieszy na pewno, bo widać, że ta procedura postępuje i jesteśmy coraz bliżej realizacji obwodnicy. Mam nadzieję, że pozostałe etapy pójdą bez żadnych jakichś komplikacji i że w końcu mieszkańcy Opatowa i sam Opatów, mówiąc o mieście czy o zabytkach, odetchną od tego ruchu ciężkich pojazdów, który w tej chwili się przez sam środek naszego miasta przetacza. Jeżeli wszystkie formalności zostaną spełnione, to wykonawca będzie miał 36 miesięcy od podpisania umowy na wykonanie inwestycji.